Ja poproszę jajecznicę na maśle z dwóch jajek i kawę z mlekiem. A ty co? I rogi z mięsem. A, rano. Glutenowi mówimy tak. No dobrze, dobrze. To jest miejsce wyjątkowe dla tego glutenu. Poranny gluten. Słucham? I kompot. I kompot, tak. Wszyscy odgadują twoje 36 zł. Będziesz kontrolował piknięcie. Oczywiście. Dobrze. No i co słychać? Poza tym, że masz ochotę na pierogi? Dobrze, bardzo. Wszystko git. Ja tu mieszkam w ogóle, na Chorzej zaraz. Na Chorzej? Tak, i to jest świetne miejsce do mieszkania. Ja tutaj miałem biuro poselskie za Winklem. W tym miejscu, no. Słuchaj, tutaj na pięknej róg Mokotowski. A co wy będziecie robić z tą marszałkowską naszą? Bo ja tak sobie przechadzam cały czas i ja wiem, że ma być zielono, ale nie potrafię sobie tego wyobrazić. A bardzo bym chciał. Po pierwsze już robimy, dlatego że już zazieleniamy Marszałkowską i na tym odcinku przy placu centralnym drzewa i ścieżki rowerowe. I chcemy to pociągnąć dalej Marszałkowską, tak żeby tam było miejsce i na więcej chodnika, i na knajpy. I też chcemy, żeby były tak zwane kierowane wynajmy, czyli żeby mówić na przykład, tu ma być antykwariat albo knajpa. I proszę bardzo. Natomiast najpierw będziemy zmieniali tutaj krótko. Wszystko musi być po kolei. I poczekaj, ale na krócej co? Będą samochody? Zieleń. Będą? Nie, po jednym pasie? Będą samochody, natomiast będzie więcej zieleni i też chcemy Kruczą ożywić. My chcemy ograniczyć wjazd samochodów tych najbardziej trujących, tych 30... Ludzie chyba nie rozumieją tego przekazu jeszcze. No to po kolei. No, chcemy ograniczyć tylko wjazd tych najbardziej trujących samochodów, bo inaczej nie tych związków azotu, które najbardziej trują, nie jesteś w stanie wyeliminować. No. Ty masz ulubiony, może nie punkt, ale dzielnię w Wawie? Wiesz co, ja mam ulubione punkty w bardzo wielu dzielniach. No ja się urodziłem na Powiślu i mieszkałem na Nowym Mieście, więc jakby Śródmieście to jest, wiesz, no chodziłem do Reja, więc rzut beretem stąd. Kazik też chodził, mój idol. Kazik chodził, tak. Również chodził na przykład w Wąsik. Tak? Uważasz. Ale ty by byliście miły. Nie, on starszy ode mnie, tak. Jak będą pierogi przy okazji, to weź i weź mi kompot, Rafał. Ale ja mam naprawdę dyspensję na ten gluten. Dobra, wyluzuj. Co jem? To ja będę zadawał te długie pytania. Dobra. Ale trochę tego pieprzu dorzucę do tej. No dawaj. Tej, dobra? Czy ty możemy potraktować nasze spotkanie, idę pod pierogi z mięsem? Upiekło ci się, Rafał. Dobra. Tak, ja dla pana prezydenta sól pieprz wezmę. Wiadomo, że nobody's perfect, prawda? Mhm. Czy zdarzył ci się taki błąd, który może nawet warszawiacy nie zauważyli, ale ty go zauważyłeś i go poprawiłeś i daje ci to dużą satysfakcję. Jeżdżę po tym mieście, chodzę po tym mieście, więc przez cały czas widzę jakieś rzeczy, które uważam, że można było zrobić inaczej, albo nie rozumiem, dlaczego tak zostały zrobione. No i wtedy albo słucham wytłumaczenia, albo poprawiamy. Cały czas. Mhm. Ale szczerze powiem, że nie mamy się czego wstydzić, dlatego że w wielu kwestiach to my jesteśmy tymi, którzy wyznaczają pewien trend. To myśmy zrobili na przykład darmowe żłobki, dzięki czemu dziewczyny mogą wracać do pracy. To myśmy się zajęli na serio psychiatrią, psychologią dziecięcą. To myśmy, zobacz, sami powstańcy o tym mówią. My nie mówimy tylko i wyłącznie o daninie krwi, nie budujemy pomników, tylko po prostu zajęliśmy się samymi powstańcami, pomagamy im, a oni nam oddają tę energię, ucząc dzieciaki tolerancji, mówiąc o solidarności, o koleżeństwie. Człowiek jest w centrum całego tego programu i o to chodzi. Który był, no bo troszkę tym prezydentem Warszawy jesteś. Pewnie jeszcze pobędziesz. Który moment zapamiętasz do końca życia? Ale nie mówię tutaj o... mówię o tym, co poczułeś, o tym uczuciu wewnątrz. Nie mówię o analizie politycznej. Tylko taki moment, który sprawił, że pomyślałeś sobie, Boże, to, co robimy, jest wyjątkowe. To była wielka rzecz. To zapamiętam. To będę opowiadał dzieciakom. Wiesz co, zawsze jest tak, ktoś mówi, że docenia i że coś się zmieniło. No oczywiście zawsze, jak się spotykam z powstańcami, to jest taki moment. Jak oni mówią, że wreszcie ktoś nas potraktował w inny sposób, nie jako chodzące pomniki, tylko jak ludzi. Jak widzę naszych seniorów, którzy, nie wiem, tańczą zumbę albo ćwiczą taekwondo i mówią, że wreszcie odżyli, że po prostu super energia. Jak widzę dzieciaki, które są w teatrze, bo dopłacamy do biletów i mówią, że nie było ich na to stać, a nagle mogą iść i obejrzeć sztukę. Mnóstwo jest takich momentów i to paradoksalnie to nie zawsze jest duma z jakiejś wielkiej inwestycji, chociaż też, no bo jak się kończy jakąś inwestycję, to mówisz wow, prawda? Przyczyniasz sztęgę. Tak, ale jak ludzie ci mówią, że jest fajnie. To jest niezwykłe, że wy sobie rządzicie, ale że macie taki kapitał w postaci tych ludzi, którzy robią od spontanicznych ratowań pani z rurkami,
po pomoc powstańcom i to się dzieje bardzo oddolnie. I wydaje mi się, że to jest wyjątkowe w tym mieście, że rzeczywiście tutaj jest taki power, którego, tak jak mówiłeś, że to było szare miasto, ale ten kolor był za tymi murami. Mhm. I tego trochę nie widać i myślę, że Polska jako Polska tej Warszawy czasami nie docenia, co tutaj się dzieje, jak kreujemy pewne mody, trendy, jak sobie nawzajem pomagamy. Warszawa ma w sobie coś niezwykłego, taką nieprawdopodobną energię oddolną. I rzeczywiście jest taka zdolność do organizacji się, do tego, żeby zmieniać swoją okolicę. Bardzo to jest fajne. I niesłychanie twórcze też. I dlatego Warszawa, tak jak mówię, jak ja ją pamiętam z lat 80., ona była ukochana, jedyna. Ale była mocno szara i mocno zmęczona. Natomiast dzisiaj po prostu tryska energią. W lato to ja nie wyjeżdżam z Warszawy, bo jest najpiękniejsza na świecie. Nagle to wszystko zakwita i ten weekend w Warszawie, ten wieczór w Warszawie, gdzie ty możesz się przejść Wisłą, potem przechodzisz przez Wisłostradę przejściem podziemnym, żeby było bezpiecznie. To po Wiśle, które cię po prostu wita. No, czy... Praga jak się zmieniła. Praga tak. Jest super. No zobacz, prac pięciu rogów. Jak żeśmy go zrobili, ludzie narzekali, że nie fajnie, że za mało zieleni. Sam narzekam. Bo nam nie pozwolił konserwator. A potem jak widzę, jak to się zazielenia, jak otwarte są ogródki i po prostu jak widzę, jak żyje to miejsce i sobie wyobrażam, bo tak będzie, że cały ten kwartał tak będzie wyglądał. I Chmielna, i Zgody, i Złota. Na Chmielnej teraz jest taki no, dość solidny remont. Tam się dzieje wiesz, bardzo. No, kompletnie będzie zazieleniona cała Chmielna. Wiesz, no będzie całkowicie nowy plac centralny. No będzie Muzeum Sztuki Nowoczesnej. To wszystko wreszcie odżyje. A coś te remonty, te kopania was nauczyły? W sensie coś znaleźliście? Odkryliście jakąś warszawską tajemnicę? Bo pamiętam, jak była ta susza i Warszawa, Wisła potrafiła wypluć różne dźwięki. Tak, jak Szwedzi próbowali coś zakoszyć. Tak. Wiesz co, no to jest zawsze tak, no, odkryliśmy siatkę ulic, którą mieliśmy do tej pory wyrysowaną, tylko dlatego się również opóźnia remont Placu Centralnego, no bo nagle wykopujesz po prostu miasto spod gruzów i to robi nieprawdopodobne wrażenie. I oczywiście, wiesz, no nie jesteśmy w stanie tego wyeksponować, no bo trzeba by było po prostu zrobić muzeum w środku miasta, ale robimy inwentaryzację, fotografujemy to i potem się można na całkiem sporo na tym temat nauczyć. Archiwum Mix warszawski. Tak jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiesz, w którym filmie najładniej jest Warszawa pokazana? No. Nie lubię poniedziału. Ona jest wiesz, taka kolorowa wtedy, kolorowa. Wiesz, szczyt Gierka, wszystko było w sklepach no przez tak. Rok, przez dwa. I ten Łazuka, czy to jest dom party? A ty lubisz te takie MDM-owskie klimaty? Wiesz co, tak, w sumie tak. Ja pamiętam, że ja też byłem kiedyś wrogiem Pałacu Kultury, ale generalnie ja polubiłem Pałac Kultury, uczę tam. Nie wiem, czy widziałeś te sale takie wykładowe, piętrowe, genialne. Zresztą jak wiesz, poobcinać te tralki i tak dalej, to by był taki budynek no, modernizm lat 30. No wyjął historia. Wiesz, że moja babcia przeżyła wybuch rotundy? A wiesz co, to była największa trauma mojego życia, bo ja byłem w przedszkolu i mama miała tam, byłem z nią wielokrotnie w Rotundzie, bo miała tam konto. I mama, zostawiając mnie w przedszkolu, powiedziała, idę do banku. O Jezus. I rozumiem, na szczęście poszła do innego banku. Jezus. Ja w tym przedszkolu rozumiem, że wybuch, wszyscy biegają, co się stało, Rotunda wybuchła. A ja lat tam, nie wiem, 6. Yeah. Co z mamą, rozumiesz? A nie było wtedy telefonów komórkowych. Nie. Drodzy widzowie, nie było wtedy aplikacji, nie było telefonów, nie było wielu rzeczy. O, zobacz, dostajesz o rzezie. Mam Karpińskiego. Ja tu wrócę, to pogadamy na spokojnie. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz, do widzenia. Do widzenia, do zobaczenia. Widziałeś, co kupiłem? Co? Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, dzień dobry, dzień dobry. Nareszcie. Jak jest mały, jak się cieszę. No, bo co słychać? Zakupami patrzy, że coś tu się dzieje przed tak jest. Moją klatką, więc myślę, spytam, kto tu ważny kto to właśnie, jest. Dokładnie. Dzieciaki cały czas wspominają. Tak, no ja się wybieram, tylko... Koniecznie. Nie mogę się zdzwonić z panią Gosią. Bo ona nigdy nie odbiera telefonu. Proszę do mnie zadzwonić. Tak? Ma pani telefon? No. Telefon? To proszę do mnie zadzwonić, to się umówimy. Do zobaczenia, fajnie, super. Do widzenia. Kolejka w Warszawie? Ja uwielbiam w ogóle, wiesz, taki styl starych plakatów, a zwłaszcza tych górskich, więc... O, to estetyka lat 30. super rzecz. Czyli tak, tu będzie zielono, dużo zielonego. Wiesz co, to przede wszystkim, zobacz, no to była kiedyś ulica najbardziej reprezentacyjna miasta, która po prostu, zobacz na przedwojenne fotografie, ona po prostu tętniła życiem. Słuchaj, akcja jest taka, że ja zawsze to powtarzam, że mamy takie, słuchaj, wyspy aktywności, wiesz, Poznańską, Zbawix i tak dalej. I teraz jakby to wszystko zszyć i to właśnie chcemy zrobić w centrum miasta, wiesz, plac centralny, muzeum. Że jak to wszystko strzyjemy, no to będzie po prostu mega, kosmicznie. Chodzi o to, żeby to żyło w inny sposób. Ja sobie to zapisałem i będę egzekwował. Będę patrzył. Tak rób. W tych 100 konkretach. Tak, Trzaskowskiego. Dziękuję. Lecę do siebie. Pa! Na razie, hej.